kokosze, dzisiaj będę robiła paprykę konserwową na zimę. Będzie to papryka pasteryzowana w zalewie. Do zalewy będę potrzebowała przyprawy takie jak gorczyca, kolendra, ziele angielskie, pieprz ziarnisty, liście laurowe. Będzie mi potrzebny także czosnek oraz sól i odrobina kwasku cytrynowego. Na koniec będzie potrzebny także olej. Wszystkie składniki i proporcje podaję w opisie pod filmikiem. Papryki oczyszczam z gniazd nasiennych. Najlepiej właśnie przez rozcięcie wzdłuż i wyrwanie tego ogonka. Przecinam je także na mniejsze części, żeby łatwiej usunąć te białe błonki. Kupiłam różnokolorowe papryki, dlatego że będą ładniej wyglądać w słoikach, a potem jako dodatek do potraw będą także te potrawy ozdabiać. Paprykę do konserwowania należy wybrać bardzo świeżą, jędrną. Skórka musi być gładziutka i lśniąca. Jeśli skórka będzie już pomarszczona, to takich papryk lepiej w ogóle nie kupować, bo zamiast papryki będziemy mieli samą skórę. O proszę, ta jest jędrna, soczysta, co widać po przekrojeniu, od razu sok wypływa, więc takie papryki są najlepsze. W zasadzie papryki mam już także pocięte, ale jeśli chcecie mniejsze kawałki, to najlepiej przecinać paprykę od strony środka. Tak przygotowane papryki teraz będę krótko blanszować, to znaczy gotować przez 2-3 minuty. Woda wspaniale brze. Wrzucam teraz papryki, wrzucam je partiami, nie wiem ile mi tutaj wejdzie. Więcej nie będę wkładać. Po 2 minutach od ponownego zawrzenia wody wyjmuję papryczki. A do wody wrzucam kolejną partię. I tak samo. W momencie, kiedy woda ponownie zacznie wrzeć, mierzę czas i po 2 minutach wyjmuję papryki. I kolejną partię papryk wyjmuję z wody. Papryka musi chwilkę przestygnąć, ale ja mogę teraz przygotować zalewę. Do tej samej wody, w której się gotowały papryki, wrzucam kilka listków laurowych, kilka ziaren pieprzu, kilka kulek ziela angielskiego, szczyptę ziaren kolendry i sporo, no tyle, gorczycy. Na koniec dodaję pokrojony na małe kawałeczki czosnek. Do zalewy dodaję także sól. Dodaję ją partiami, bo woda ma być słona, ale nie za bardzo, tylko lekko. Posmakuję. I także dodaję kwasek cytrynowy. Też partiami, żeby nie przedobrzeć. Woda ma być tylko lekko kwaskowata. Wyłączam grzanie. Te przyprawy już się rozejdą. Teraz papryki przestygły na tyle, że mogę już je układać w słoiki. Będę układać papryki w ten sposób, że włożę jedną w drugą. Układam sobie także różne kolory, żeby ładnie wyglądało. I taki pakiecik wkładam do słoja. Widzę, że jeszcze
kilka mi się zmieści, więc znowu tak z 2-3 sztuki. I w ten sposób poukładam sobie papryki we wszystkich słoikach. Zostały mi jeszcze 3 kawałki, więc zobaczę, w jaki słoik mogę je jeszcze wcisnąć. O, tutaj na pewno ten wejdzie. I gotowe. Z 2 kg wyszły mi 4 słoiki. Ułożone w słoikach papryki zalewam teraz gorącą zalewą. Przygotowałam dosyć dużo tej zalewy, ale lepiej zrobić za dużo i część wylać, niż za mało i potem dorabiać. W garnku zostały wszystkie przyprawy, więc je teraz wyłowię i podokładam do słoiczków. Do każdego słoika wlewam po 2 łyżki oleju. Olej będzie stanowił taką warstwę chroniącą paprykę i zalewę przed powietrzem. I teraz brzegi słoika wycieram i zakręcam. Słoiki są gorące, więc muszę złapać przez kuchenną ściereczkę. I tak przygotowane papryki w słoiczkach będą teraz pasteryzować. Dno garnka wyłożyłam ściereczką. Wkładam teraz do garnka słoiki. I wlewam gorącą wodę. Gorącą dlatego, że słoiki też są gorące. Gdybym wlała zimną, słoiki by mi popękały. Do garnka wkładam termometr. Gdy woda w garnku osiągnie temperaturę 80 stopni, będę pasteryzować te papryczki około 20 minut. Po 20 minutach pasteryzacja jest zakończona. Wyjmuję teraz słoiki z garnka i ustawiam je na desce. Teraz muszą ostygnąć. Tak zakonserwowaną paprykę można długo przechowywać. W zimie będzie stanowić super dodatek do sałatek czy surówek. Polecam robienie papryki konserwowej w domu. Wiemy, co jemy, a to przecież jest najważniejsze. Wszystkim smakoszom gorąco polecam i wszystkim życzę smacznego.